mężczyzn ze mnie powiedziała. Dlatego chodzi na Toastmasters, żeby umieć dotknąć w taki sposób, żeby trzymać ich w ręku. Ewa nam powie, na czym to polega. Tak jest. Mili Państwo, nazywam się Ewa Giniewska i jestem Toastmaster. Moi drodzy, Toastmasterzy to przede wszystkim ludzie z pasją. To ludzie, którzy wiedzą, co robią. To ludzie, którzy kochają scenę. I oczywiście oklaski. Ja, moi drodzy, jak każda kobieta, mam pewne obawy. Boję się przede wszystkim o swoje rachunki. Oczywiście mam lęk przed nieznanym. No i od pewnego czasu miałam problem z wystąpieniami publicznymi. Po prostu bardzo się ich bałam, stresowałam się wręcz. Ale znalazłam drogę. Poszłam do klubu Sedina Toastmasters. Spotykają się oni w każdy czwartek o godzinie 19. Co robią? Co Toastmasterzy robią? Moi drodzy, przemawiają. Przemawiają. Oni płoną mową. Klub Toastmasters w ogóle został zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych. W 1942 roku dokładnie. Do Europy przybył w 1953, a do Polski w 1992. Natomiast moje serce do Toastmasters zapłonęło 2 lata temu. I od tej pory jesteśmy szczęśliwą parą. Kto może być Toastmasterem? Pan, pani, państwo. Wszyscy mogą być Toastmasterami. Wszyscy, którzy uwielbiają wystąpienia publiczne. A także ci, którzy w zasadzie się boją, którym drżą ręce, drży głos, ale chcą być dobrzy, chcą się czegoś nauczyć. Każde nasze spotkanie przebiega według ściśle określonej agendy. I oczywiście mamy temat wieczoru, rozgrzewka, czyli coś, co bardzo lubię, najlepszą część spotkania, moją ulubioną część spotkania, ale na zakończenie w zasadzie nikt nigdy nie chce się rozstawiać z klubem, dlatego wybieramy kluby inne. Moi drodzy, najlepsza część spotkania, a to dlaczego? Dlatego, że my podążamy, dążymy, uczymy się, chcemy być kimś wyjątkowym, chcemy być kimś dobrym. Tak jak profesor Bralczyk, który jest moim mistrzem, tak i każdy z Państwa może mieć swojego mistrza, swój ideał, do którego będzie dążył. A jak to się robi? Oczywiście małymi krokami. Poprzez inspirację, poprzez zadania, poprzez wyzwania. A to wszystko zamknięte jest w kanwie podręczników. Każdy z nas może realizować dowolny podręcznik. Są to różnego rodzaju mowy. W każdym podręczniku znajdą Państwo wskazówki. Wskazówki. No bo przecież bez wskazówek trudno jest do czegoś dążyć. A więc w pierwszym podręczniku mamy jak zbudować mowę. Mamy się bawić swoim ciałem, bawić swoim głosem. Jednocześnie mamy motywować, uczyć i bawić innych. Tematy mowy? Co sobie Państwo tylko zapragną. Może być w zasadzie wszystko. Może być o pogodzie, o której zawsze wszyscy mówią, że jest to temat, jak nie mam innego tematu. Możemy mówić o ubraniach, o swoich strojach, przemyśleniach, filmach. W zasadzie dosłownie o wszystkim, tak jak tutaj na Pyczachcze. Moją ulubioną też częścią jest ewaluacja. Moi drodzy, czy lubicie, jeśli ktoś mówi Wam komplementy? Bo ja uwielbiam. Ja po prostu uwielbiam, jeśli ktoś mi mówi komplementy i te komplementy, lubię też, kiedy te komplementy mogę dawać innym. Tak właśnie robimy w Toastmasters. Jeśli ktoś występuje i prezentuje swoją mowę, zawsze mu powiemy, jesteś dobry, idź w tym kierunku, to musisz robić. Jeśli coś jest nie tak, jakbyśmy chcieli, to wtedy mówimy, słuchaj, ja to robię w ten sposób, dam Ci narzędzie, spróbuj się rozwijać. A na koniec oczywiście dziękujemy. Dziękujemy, ponieważ dobra motywacja i przede wszystkim to, że powie się komuś, że tego ducha ciągnie, powoduje to, że ludziom po prostu wzrastają skrzydła. I ludzie nam dziękują za to, że ich zmotywowaliśmy, że robią coś nowego, coś silnego. Oczywiście wszystko pod bacznym okiem naszych kontrolerów. Ponieważ na Toastmasters mierzymy czas, mierzymy płynność, gramatykę i mowę ciała. To są aspekty techniczne, które w Toastmasters rozwijamy i które oceniamy.
Bo Toastmasters to przede wszystkim nauka i zabawa. Oczywiście nie ma niczego bez nagród. Po każdym zrealizowanym podręczniku dostają Państwo dyplom. Na każdym konkursie, w którym Państwo występują, dostają Państwo nagrodę. Jest to naprawdę wyjątkowa odznaka, ponieważ mówi nam o tym, że jesteś kompetentnym mówcą. Klubów Toastmasters dzięki takiej idei w Polsce jest około 21. Czyli oczko. W naszym Szczecinie są dwa kluby, do których już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Możemy mówić w języku polskim, tudzież angielskim i realizować swoje zadania. Oczywiście Toastmasters to nie tylko Polska, ale także i cały świat. Świat, który należy do mówców. Świat, który dzięki słowu możecie podbić. Możecie zdobyć. To jest akurat spotkanie z konkursu mów humorystycznych. Jeśli zajrzymy do słownika języka polskiego i znajdziemy słowo pasja, wracając do początku mojego wystąpienia, zauważymy, że pasja jest to czynność wykonywana dobrowolnie w czasie wolnym od dodatkowych zajęć. I naprawdę, drodzy goście, Toastmasterzy to są ludzie z pasją. Oczywiście pasja jest jak dobre wino. Smakować, delektować się, cieszyć. To jest właśnie to, osiągać kolejne sukcesy. Łykać to wszystko, co daje publiczność, co daje interakcję. I w zasadzie na sam koniec chciałam, moi drodzy, wznieść toast. Wznieść toast za Toastmasters. Niech umiejętność dobrej publicznej wypowiedzi nie będzie tylko sztuką uprawianą przez nielicznych. Wasze zdrowie. Chcę powiedzieć o